Moi drodzy, chciałbym dzisiaj dzielić się Bożym Słowem, które będzie dotyczyło kwestii pojęcia świata, zrozumienia, czym jest świat w tym znaczeniu Bożego Słowa. I zanim jednak to będziemy nad tym Słowem się zastanawiać, ja chciałbym zapytać, czy pamiętacie, jakie mamy główne cele, które jako zbór postawiliśmy sobie? W czym mamy się rozwijać, wzrastać, dojrzewać? Czy pamiętacie, moi drodzy? Czy jest to w naszych sercach? Czy ktoś potrafi wymienić jeden z pięciu celów, które mamy w naszej wizji, naszego zboru? Każdy dostał materiał, teczkę. Czy wiecie, w jakim celu i do jakiego celu razem zmierzamy? Pojedynczo i razem. Na pewno jest ewangelizacja. Chcemy być Kościołem, który odpowiada na Boże wezwanie, aby iść głosić Ewangelię na cały świat, zdobywać dusze. I tu w mieście, i gdziekolwiek Pan nas pośle. Rozwijać się duchowo, czyli ten dojrzałość, prawda? Ten wzrost do wymiaru w pełni Chrystusa, jakim mówi Boże Słowo. Dalej? Społeczność. Tutaj już ktoś podpowiadał, i Kasia, i Marcin, społeczność. Mamy wzrastać w tym budowaniu wzajemnych relacji w społeczności. To jest niesamowicie ważne. Kolejna rzecz? Odkrywanie talentu, czyli właściwie chodzi o służbę, prawda? Chodzi o służbę, żebyśmy służyli. A Andrzej tutaj się posiłkuje notatkami. Jeszcze został na jeden cel, tak? I uwielbianie Boga. Właściwie ta pierwsza rzecz. Mamy być Kościołem, tak do tego nas zachęca Słowo Boże, aby na pierwszym miejscu w życiu każdego z nas był Wszechmogący Bóg, była osoba naszego Pana Jezusa Chrystusa, nasz Zbawiciel. Moi drodzy, przypominajmy to sobie, zapytajmy samych siebie, czy ja w tych czterech, tych pięciu celach wzrastam, czy rozwijam się, czy czynię postępy. Każdy z nas powinien zadawać sobie pytanie, czy wzrasta. I też patrzmy na to, czy robimy wszystko, aby nasz Kościół, nasz zbór, ten zbór, który Pan Jezus Chrystus tutaj założył, bo On jest tym, który buduje swój Kościół, zakłada swój Kościół, abyśmy mogli tutaj czynić postępy i wzrastać. W 17 rozdziale Ewangelii Jana mamy takie słowa, które mówi Pan Jezus do swoich apostołów, do swoich uczniów. 17 rozdział Ewangelii Jana, od 15 wiersza, mówi tak, do 17. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Chciałbym zwrócić uwagę na słowa Pana Jezusa odnośnie tego pojęcia świat. Proszę, mówi, nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata, ale też mówi, proszę, abyś ich zachował w tym świecie od złego. Bardzo podobne słowo, bardzo podobnie Pan Jezus wypowiada się także we wcześniejszym fragmencie swojego tej Ewangelii, także mówiąc, że na świecie będziemy mieli ucisk. I na świecie będziemy prześladowani. I kiedyś przygotowując ten temat dla grupy młodzieży na poziom 12 w Czchowie, zbadałem ten temat i zastanawiałem się, co Pismo Święte nam mówi o świecie. I możemy zauważyć, że słowo świat w Nowym Testamencie występuje w czterech różnych znaczeniach. Kiedy czytasz Ewangelię Łukasza, drugi rozdział, wiersz pierwszy, to tam jest powiedziane, tam jest Słowo Boże mówi o świecie w tym znaczeniu oikumene, czyli zamieszkałej okolicy. To słowo oikumene oznacza zamieszkałą okolicę, albo też cały świat odnośnie państwa rzymskiego. A więc kiedy spisywano świat, pamiętacie, wyszedł dekret cesarza, aby spisać
ludzi w cesarstwie rzymskim, w tym świecie rzymskim, państwie rzymskim, tam jest użyte to słowo oikumene, stąd też ekumenia. Oikumene, czyli zamieszkały świat. A więc to słowo oikumene odnosi się do zamieszkałej okolicy świata państwa rzymskiego, ale też oznacza tą oikumenę przyszłego świata Królestwa Chrystusa. I w takim znaczeniu to słowo jest użyte w Nowym Testamencie. W Ewangelii Jana 3,16, pamiętacie, drugie znaczenie, tak Bóg umiłował świat. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I kiedy czytasz ten fragment Bożego Słowa i tam jest użyte słowo świat, to widzimy wyraźnie, że pod tym pojęciem świata kryje się ludzkość, kryją się ludzie, prawda? Bo Bóg umiłował świat, czyli człowieka, wszystkich ludzi i za nich oddał na śmierć swojego jedynego, jednorodzonego Syna. Tam nie chodzi o to, że Pan Bóg umiłował świat, w sensie ptaszków, zwierząt, przyrody, ale ten tekst wyraźnie wskazuje, że chodzi o nas ludzi. Tak bardzo Bóg nas umiłował, że postanowił zapłacić za Ciebie i za mnie najwyższą cenę życia swojego Syna, aby On spłacił dług naszych win, grzechów przed obliczem Wszechmogącego Boga. Dalej w liście do Rzymian 1,20 jest mowa o stworzonym świecie. Świat, który został stworzony. I tutaj i w Ewangelii Jana 3,16 i Rzymian 1,20 użyte jest słowo kosmos, kosmon, czyli chodzi o harmonię, ład i porządek. Świat, który został stworzony przez Boga, jest światem uporządkowanym, pełnym ładu, harmonii i porządku, moi drodzy. Bóg nie tworzy czegoś, co jest bez ładu, bez jakiegoś celu, bez przeznaczenia, ale wszystko, co Bóg stworzył od samego początku, kiedy Pan Bóg zaczął tworzyć ziemię, to wszystko ma swój ład i porządek. Halleluja. To słowo kosmios, kiedy kobiety się przyozdabiają czy dbają o siebie. Tam jest użyte właśnie to greckie słowo kosmios, czyli upiększenie, porządek, ład w swoim ubiorze, w swoim okryciu. Tak więc Bóg, tworząc wszystko, stworzył świat i w tym znaczeniu Rzymian 1,20 chodzi o cały stworzony świat przez Boga. Zapomniałem tytułu książki, ale podam ją Wam, można ją kupić. Jest to książka napisana przez dziennikarza w Stanach Zjednoczonych, który był zdumiony, kiedy szkoła, jedna ze szkół zbojkotowała nauczycieli i całą dyrekcję szkoły w Stanach Zjednoczonych i rodzice powiedzieli, nie będziemy posyłać naszych dzieci do tej szkoły, bo w tej szkole nauczano na temat ewolucji, a zabroniono mówić o tym, że Bóg stworzył świat. Jeżeli przynajmniej o jednym się mówi, to dlaczego nie można mówić o tym, że Bóg jest stwórcą świata? Prawda? I ta szkoła to zbojkotowała, właściwie rodzice zbojkotowali całą szkołę i jako dziennikarz pojechał, żeby napisać artykuł sens, co za ciemni ludzie. Ale to było powodem, że jako dziennikarz zaczął zastanawiać się i zaczął docierać do najwybitniejszych umysłów z różnych dziedzin nauki na świecie, do noblistów, do tych, którzy dostali Oscara też przyznawane przez Akademię Nobla. I moi drodzy, kiedy badał, napisał książkę i w tej książce ci wszyscy najwybitniejsi naukowcy mówią, świat nie mógł powstać przypadkowo. Jest ktoś, jeżeli nazwiemy tego Bogiem, to musimy nazwać to jako jakąś inteligencję, która stoi za tym, co możemy obserwować i jak badamy świat. Myślę, że będzie to fascynująca książka dla wielu ludzi, którzy tym się... I to doprowadziło do osobistej wiary w Jezusa Chrystusa. Popatrzcie, moi drodzy. I ci naukowcy mówią w tej książce tak, za 20 lat, jeżeli ktokolwiek będzie wspominał ewolucję, to tylko to będzie się ośmieszał w oczach świata nauki. Dziwimy się, dlaczego właśnie oni nie mogą się przebić, ci naukowcy.
Nie mogą się przebić, dlatego że są przez tych wszystkich świeckich, odrzucających Boga, naukowców, jakby zagaszani, nie daje się im możliwości, aby mogli w ten sposób publicznie przemawiać. Zresztą, kiedy bada się te rzeczy i sama nawet nasza prasa pisała wielokrotnie, to są dowody, że kiedy próbowano stworzyć tak zwanego małpo człowieka, okazało się, że to były oszustwa, oszustwa, które uczynili sami naukowcy, aby właśnie stworzyć jakieś ogniwo pośrednie. Ale Biblia nam mówi, że Bóg stworzył świat, to słowo kosmos, uporządkowany, harmonijny. I kiedy patrzysz na ten świat, jesteś pełen zdumienia tego, co Bóg uczynił. I możesz uczynić jedną rzecz, podnieść ręce i oddać chwałę Bogu. Ja jestem zdumiony, kiedy patrzę w niebo, a kiedy patrzę na te zdjęcia galaktyk. Wiecie, te przestrzenie niewyobrażalne dla nas, to jest coś cudownego, wspaniałego. A kiedy idziesz do takich naszych bardzo niskich gór, jakich są Tatry, i patrzysz, ponad 2000, prawda, wznoszą się te szczyty, a ty jesteś taki malutki. Mówisz, jak wielki i jak wspaniały jest wszechmogący Bóg. A więc mamy świat w tym znaczeniu zamieszkałej ziemi czy państwa. Mamy świat w tym znaczeniu ludzi, którzy zostali wykupieni drogą świętą krwią Jezusa. I mamy też znaczenie świata w sensie przyrody, kosmosu, stworzonego świata. Ale Pan Jezus mówi tutaj w Ewangelii Jana jeszcze o czymś innym. Mówi i modli się, Jezus modli się do Ojca w niebie. Nie są ze świata. Tak i ja nie jestem ze świata. I proszę Cię, abyś ich zachował w tym świecie. Moi drodzy, otwórzmy list Jakuba, 4 rozdział. W 4 rozdziale listu Jakuba mamy zapisane takie słowa od 4 wiersza. List Jakuba, 4 rozdział od 4 wiersza. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? To jest powiedziane, że przyjaźń ze światem staje się w tym momencie, kto zachowuje tą przyjaźń ze światem, staje się nieprzyjacielem Boga. W Ewangelii Jana w 12 rozdziale, w 31 wierszu, czytamy taką zdumiewającą wypowiedź samego Pana Jezusa Chrystusa, który mówi, że książę tego świata nie ma nic do niego. Mówi tak, teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz władca tego świata będzie wyrzucony. A więc zastanawiamy się, w jakim pojęciu, w jakim znaczeniu tutaj jest mowa o świecie. Bo wiadomo, że chrześcijanie to są osoby, to są ludzie, którzy kochają Boga, ale też kochamy i dbamy o tą przyrodę, o ten świat, który jest stworzony. I myślę, że chrześcijanie powinni być jedni z pierwszych ludzi, którzy powinni dbać, troszczyć się o przyrodę, troszczyć się o zwierzęta, o rośliny, prawda? Ale nie w znaczeniu nadawania im jakiegoś szczególnego boskiego znaczenia. Ale coś, o co powinniśmy się troszczyć, bo Bóg stworzył to wszystko. Bóg to uczynił doskonale i nie wolno nam tego niszczyć. Dzisiaj właściwie sam świat doprowadza siebie do samozagłady i naukowcy mówią jeszcze może 50 lat. Wiecie, jak ogromne są braki wody na świecie. Mówią jeszcze niedużo. Mówią lodowce, cały Arktyka na północy, to wszystko zaczyna topić się i za niedługo mówią, będziemy mogli tam oglądać zieleń za niedługo. To wszystko z powodu tego, co czynią ludzie. Ale tutaj Pan Jezus mówi, są na świecie. Ja nie jestem ze świata, ani oni nie są ze świata. Moi drodzy, i tutaj użyte jest słowo, inne słowo, słowo greckie, oznaczające, słowo greckie, które brzmi aiona. Aiona przez A-I-O-N-A. Aiona, to słowo aiona oznacza, ma znaczenie pewnego porządku, doczesności, pewnego, znaczy też pokolenie, epokę, świat,
też oznacza wieczność, ale w znaczeniu Nowego Testamentu, bo kontekst, widzimy, że kontekst nadaje tutaj znaczenie, w języku polskim bardzo wyraźnie wyjaśnia nam znaczenie tego słowa, oznacza upadły, grzeszny świat, na czele którego stoi ktoś. Pan Jezus nazwał go tutaj w Ewangelii Jana władcą. W innym miejscu nazwał go księciem tego świata, Aiona, tego zepsutego, złego pokolenia. I dzisiaj właśnie na ten temat chciałbym coś więcej powiedzieć. Pismo ostrzega i wzywa nas, chrześcijan, abyśmy nie budowali przyjaźni z tym, co jest w tym świecie i z tym, który jest władcą w tym świecie, i nie próbowali naśladować stylu, sposobu życia ludzi, którzy są w tym świecie, i władcy, który narzuca pewne standardy w tym świecie. Otwórzmy list do Efezjan, 2 rozdział, wiersz 1-3. Tu właśnie w tym znaczeniu, tu jest to greckie słowo aiona, które oznacza i mówi o całym systemie. Kiedy Nowy Testament mówi o świecie w znaczeniu tym duchowym, i to aiona odnosi się do tego, do świata w znaczeniu duchowego, upadłego systemu świata, które zarządzane jest przez Boga, przez małą literę Boga tego świata. Pan Jezus go identyfikuje wyraźnie. To jest szatan. To jest ten upadły anioł. To jest ten, który zbuntował się, zapragnął być równy Bogu i został zrzucony, wyrzucony z nieba, i przyjdzie czas, kiedy będzie wrzucony do jeziora gorącego ogniem i siarką, a razem z nim tam będą wszyscy ludzie, którzy nie przyjęli Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. W liście do Efezjan w 2 rozdziale, od 1-3 czytamy: i wy umarliście, to jest mowa odnosi wszystkich ludzi, przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Takie mocne słowo. Oto władca na powietrzu, ten, który działa w ludziach, ale mówi, my byliśmy kiedyś takimi, ale dzisiaj już nie należymy do tych ludzi. Tak jak Jezus mówi, są na świecie, ale już nie należymy więcej do tego upadłego duchowego systemu, na czele którego stoi szatan. Byliśmy takimi. Popatrzcie, tu jest powiedziane, że wśród nich i my żyliśmy. Kierowaliśmy się pożądliwościami ciała. Ulegaliśmy naszemu ciału. Nie byliśmy w stanie przeciwstawić się temu, do czego ciało nas zachęcało, aby grzeszyć. I posługiwał się ten człowiek w tym świecie, posługuje się swoimi 5 zmysłami. Nie wierzy w to, co jest duchowe i nadprzyrodzone. To, co zobaczy, to, co dotknie, to, co zmierzy, mówi, to jest to. Wszystko inne nie istnieje. Bóg mówi, kiedyś takimi samymi byliśmy, ale teraz, stając się Bożymi dziećmi, chociaż jesteśmy na tym świecie, już duchowo więcej nie należymy do tego świata, ale ukryci jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Amen? Tak jest powiedziane, że Bóg umieszcza nas, jeśli nas zbawia, to nas umieszcza w Chrystusie. I naszym środowiskiem jest Chrystus, a nie ten świat. A więc nierozsądną rzeczą jest, kiedy odrodzeni ludzie, kiedy dzieci Boże, kiedy my czasami spoglądamy jakby z zazdrością w kierunku tego świata, tych wartości, które są promowane w tym świecie, i próbujemy zostawić to wielkie bogactwo chwały, które mamy w Chrystusie, a karmimy się czasami, czy próbujemy naśladować to, co jest brudne, to, co jest zepsute, to, co Bogu się nie podoba. Wiecie, chrześcijanin, możemy tutaj siebie przyrównać do takich kamieni w rzece. Wiecie, kamień jest w rzece i on jest zanurzony w tej rzece. Ale kiedy go rozłupiesz, to on w środku jest suchy. On nie nasiąka wodą. I Bóg chce, żebyśmy takimi byli w tym świecie. Jesteśmy w tym świecie, ale już nie należymy do tego świata i nie możemy pozwolić, aby przesiąknąć na nowo wartościami, sposobem myślenia tego świata. Mamy w środku być zachowani od tego świata. W naszym sercu, w naszym duchu, w naszym umyśle.
Tak więc Jezus modli się o coś bardzo ważnego. Modli się o Ciebie i o mnie, zanim zostaje wydany na krzyż. Ojcze, ja idę do Ciebie, ale ja ich zostawiam tu na tej ziemi. Ty wiesz, że jest władca tego świata. Ty wiesz, że ten świat jest cały pogrążony w złem. Ale oni uwierzyli we mnie. Ojcze, modlę się, abyś ich zachował od tego świata. I bracia i siostry, czy wierzycie, że modlitwa Jezusa została wysłuchana? Ja jestem przekonany. Oczywiście, kiedy my też poddajemy się pod autorytet Jezusa, słuchamy tego, co Jezus mówi, będziemy na pewno zachowani od tego zepsutego świata. Drugi list do Koryntian, 4:4, ta sama myśl tutaj jest zawarta. Tam jest mowa, chodziliśmy według władcy, rządcy tego świata, naśladując go, duch oporny wobec Boga, wobec Bożych spraw. I w drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale, w 4 wierszu jest napisane tak, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Ten świat, ten duchowy system, niewidzialny, ale jakże namacalny, funkcjonujący tutaj na ziemi, zarządzany jest przez księcia, władcę, a w liście do Koryntian tutaj czytaliśmy Boga tego świata. Jeszcze jedno miejsce, Rzymian 12:2. Rzymian 12:2. Tu jest napisane tak, a nie upodabniajcie się do tego świata, do właśnie to greckie aiona, do tego zepsutego duchowego systemu, do tego, co rządzi, co modne, co popularne w tym świecie, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Tak więc, bracia i siostry, jesteśmy zbawionymi ludźmi, jesteśmy umieszczeni w Jezusie Chrystusie, Bóg obiecuje, że nas zachowa, ale z drugiej strony Słowo Boże nas wzywa do tego, abyśmy ciągle nasz umysł, jako już Boże dzieci, odnawiali, odświeżali, aby rzeczy tego świata, sposób myślenia tego świata nie zapanował w naszym życiu. No bo jeżeli nasz umysł zostanie ogarnięty sposobem myślenia i wartościowania ludzi w tym świecie, to bardzo szybko nakłonimy do tego serce i zboczymy, odejdziemy z tej drogi miłości i posłuszeństwa do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie da się połączyć świata, tego zepsutego duchowego systemu, za którym stoją moce ciemności. Wiecie, w tym zepsutym świecie są tak, możemy też powiedzieć, wszystko jakby obciążone jest niewłaściwym potraktowaniem Boga. Nawet pewne rzeczy kulturowe, prawda? Które wręcz opierają się czasami, nawiązują do magii, do czarów. Ludzie to nazywają kulturą. To jest wszystko przeciwne Bogu. My jako chrześcijanie musimy tutaj być mądrzy i umieć to rozróżnić. I to są dwa przeciwstawne systemy. Królestwo niebieskie, społeczność z Chrystusem i świat zarządzany przez diabła, przez tego upadłego anioła. W 15 rozdziale Ewangelii Jana od 18 do 20 wiersza, 15 rozdział, od 18 do 20 wiersz jest tak napisane: jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was nienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego, że jednak ze świata nie jesteście. Ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Moi drodzy, zadajemy sobie pytanie, jest ogromny konflikt i ten konflikt będzie trwał do końca, aż Bóg swojej mocy ogłosi i zabrzmi trąba ostateczna i Bóg powie koniec. I przyjdzie sąd i wszyscy ludzie będą osądzeni, tak jak mówi nam Słowo Boże, jak przepowiadał Pan Jezus. Ale do tego czasu, cały czas trwa ten konflikt między Królestwem Bożym, Królestwem Światłości, do którego należymy, a tym światem, mam na myśli tutaj to duchowe zepsucie
ludzi i tego, który zarządza i prowadzi ludzi w tym kierunku, aby nie uwierzyli Ewangelii, aby nie pojednali się z Bogiem, aby zlekceważyli Boże Słowo, ta walka będzie cały czas. Dlaczego? Jezus mówi, pierw mnie znienawidził ten świat. I mówi, dla słowa, które wam dałem, jesteście znienawidzeni. Z powodu dwóch rzeczy. Nigdy nie będzie pokoju i nigdy nie będzie pojednania i nigdy nie będzie rozejmu pomiędzy światem, tym zepsutym światem zarządzanym przez siły ciemności, a Kościołem Jezusa Chrystusa. I ten świat zawsze będzie dążył do prześladowania, do odrzucenia chrześcijan. Tak było od samego początku i tak będzie do samego końca. I Biblia tutaj bardzo mocno o tym mówi. Pamiętacie drugi list do Tesaloniczan? Aż w pewnym momencie objawi się Antychryst i ludzie w podziwie pójdą za nim i będą sprzeciwiać się Bogu, będą chcieli sami ustanowić swoje rządy i panowanie bez Boga na tym zepsutym świecie. I będziecie w nienawiści. Ewangelia Mateusza 10, wiersz 21 i 22. Będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Brzmi to może dla niektórych niezbyt zachęcająco, ale my wiemy, że tak jest. W momencie, kiedy się nawracasz do Jezusa, w momencie, kiedy zaczynasz iść za Jezusem Chrystusem, oto zaczynają ludzie występować przeciwko Tobie. Mogłeś być, upijać się, mogłeś leżeć w rynsztoku. Oni mówili, jesteś nasz, ale w momencie, kiedy powstajesz z rynsztoku, kiedy zaczynasz żyć po Bożemu, zaczynasz bać się Boga, zaczynasz kochać Boga, Jego Słowo i przestałeś pić, przestałeś żyć w grzechu, w cudzołóstwie czy w jakichś innych rzeczach, to ludzie zaczynają powstawać przeciwko Tobie. To jest dziwna rzecz, prawda? I zaczynają atakować się. Ja spotkałem się z takimi rzeczami, że matka mówiła do swojej córki, która oddała swoje życie Jezusowi Chrystusowi, mówi już lepiej, żebym cię widziała w rynsztoku czy z jakimiś innymi mężczyznami. Zdumiewające to jest. Kiedy własna matka jest w stanie jakby przekląć swoje dziecko, swoją córkę tylko dlatego, że oddała swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Że przestała być religijna, zaczęła być wierząca. Bo wiecie, w tym świecie możesz być religijny, ale nie możesz być wierzący. Wierzący w to, co mówi Boże Słowo. Możesz robić różne pobożne rzeczy, ale w momencie, kiedy zaczynasz wyznawać, że Jezus Chrystus jest Twoim Panem i Zbawicielem, zaczynasz być odrzucany. Zaczynasz być izolowany. Jezus wyraźnie mówił, i świat was znienawidzi, tak jak mnie. Ale nie bójcie się tego. On się modlił za nami. Więcej, on nie tylko, że modlił się za nami, on daje nam wystarczające uzbrojenie i moc, abyśmy byli zachowani od tego zepsutego świata. Jeżeli tylko będziemy czuwać. Jeżeli tylko nie będziemy zwracać swojego wzroku w kierunku tego świata i nie będziemy próbowali zachwycać się rzeczami, które są w tym świecie. Biblia mówi, że zostaliśmy wyrwani z tej mocy ciemności. Biblia mówi, że zostaliśmy ożywieni z Chrystusem. List do Efezjan, drugi właśnie ten rozdział mówi, że zostaliśmy ożywieni, wyrwani, posadzeni w okręgach niebieskich. A więc więcej, Biblia mówi też, że otrzymaliśmy Ducha Świętego, który jest w nas. W liście do Tymoteusza, drugim 1:7, pamiętacie, nie otrzymaliście ducha bojaźni. Ale jakiego ducha otrzymaliśmy? Ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Drugi list do Tymoteusza 1:7 właśnie nam o tym mówi. A więc nie musimy się bać, nie musimy się lękać. I pamiętacie, Jezus mówi, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało i nic więcej już później nie mogą uczynić. Ale bójcie się tego, który ma moc wrzucić do jeziora ognistego. I nas, i ciało, i ducha, i duszę człowieka. Tego mamy się bać. Tak więc chrześcijanie to są ludzie, którzy są na tym świecie, ale już nie należą do tego świata. To dlaczego, moi drodzy, tak bardzo często i sami możemy, musimy to przyznać przez samymi sobą, jakże często czasami zerkamy przez dziurkę od klucza albo może szerzej otwieramy drzwi i patrzymy i zaczynamy jakby
zachwycać się rzeczami, które są w tym świecie. Czasami zamiast zapłakać nad tym, co się dzieje, to my jakby dołączamy i mówimy, no nie widzimy w tym nic złego. W liście Jakuba, ten wiersz, który wam czytałem, 4, wiersz 4, wiarołomni. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, tu słowo przyjaźń jest takim mocnym słowem, oznacza to słowo greckie filia, oznaczające zażyłość. A więc Pismo mówi, chrześcijanin nie może być, nie może tworzyć zażyłości, nie powinien napełniać swojego umysłu i serca tym systemem wartości, jakie funkcjonuje w tym świecie. My mamy Boży system wartości, a nie świecki system wartości. A to jest duża, ogromna różnica. Świat mówi, tak wszyscy robią, a chrześcijanie mówią, nie, Boże dzieci tak nie robią. Ci, którzy kochają Boga, tak nie robią. Świat mówi, od 18 lat, a wierzący mówią, to nie ma znaczenia. Jeżeli to jest brudne, nieczyste, to nie jest tylko od 18, tylko do 80 i jak długo żyjemy. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Pamiętam, jak miałem 16 lat, były filmy od 16 lat. Wy już tego nie pamiętacie, młodsi. Były filmy od 16 i od 18 lat. Mówię, jak już będę miał 16 lat, nareszcie usiądę sobie przed telewizorem i mama mnie nie wygoni. 18 lat, wiecie? I pamiętam, jak miałem 16 lat skończone, usiadłem, jesteśmy u cioci, telewizor leci, jakiś film i scena łóżkowa. A ja siedzę i czuję się niewygodnie i myk, stamtąd nie wytrzymałem, głupio się czułem. Dzisiaj patrzymy. Ale kiedy oddałeś swoje życie Bogu, to nie mówisz od 16 do 18 lat, ale zadajesz sobie pytanie, czy to podoba się Bogu, czy nie. I myślę, że chyba wszyscy czasami musimy uderzyć się w piersi. A Bóg mówi, nie upodabniajcie się do tego świata. Nie twórzcie zażyłości z rzeczami tego świata. Wiecie, że Amerykanie dzisiaj mówią, że wielu ludzi w Ameryce jest uzależnionych od tak zwanych gwiazd. Wiecie, co są gwiazdy? Ludzie muzyki wybitni, czy wielcy w cudzysłowie, aktorzy i tak. Jest uzależnienie od gwiazd. Wiecie, że jest kult Presleya? Jest świątynia Presleya, ludzie się ubierają co rok. Obrzydliwe rzeczy, duchowo obrzydliwe. Człowiek został postawiony w centrum. A Bóg mówi, ale wy nie jesteście już ze świata. Przemieńcie się w waszym umyśle. Nie klaszcie tam, gdzie ten świat zachwycie piszczy i klaszcze właściwie nad czym? Jak ktoś koziołka zrobił? Rozebrał się? Czy co zrobił? Głupią rzecz powiedział? Pomalował się? Wiecie, nawtykał sobie różnych rzeczy i moda! Sposób bycia! Ale Bóg mówi, ale wy nie jesteście, już nie należycie do tego duchowego systemu. Kiedy oddałeś życie Chrystusowi, to nie buduj filii miłości, zażyłości dalej z rzeczami tego świata, ale bądź tym, który buduje swoją filię, społeczność, miłość i zażyłość z Jezusem Chrystusem. Ja wiem, że to jest walka. My wszyscy walczymy na tym polu. To jest ogromne wyzwanie. No bo jak ja nie będę tam? Albo jak ja się tak nie ubiorę? Albo jak ja nie będę miał tego, co oni mają? To co? To co? Ale możesz chodzić jako książę. Możesz chodzić jako książę w białych szatach. To, co ma wieczne znaczenie w oczach świętego Boga. Bo przyjdzie czas, że kiedy ci wszyscy ludzie staną przed Bogiem, to, czym się chlubili, to, nad czym inni klaskali, będą wołać góry, pagórki, padnijcie na nas, będą się czerwienić ze wstydu, mówili, gdzie mieliśmy rozum, jak mogliśmy przed obliczem świętego Boga coś takiego robić. Zgodzicie się? Jak mogliśmy? Jezus mówi, nie miłujcie świata. Jakub mówi, przyjaźń ze światem jest wrogością wobec Boga. Tych dwóch systemów nie da się pogodzić. I albo będziesz się skłaniał do świata, albo będziesz się skłaniał do Boga. Ta
Tak więc, czym jest ten świat? W Ewangelii, w pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale jest podana definicja świata. Jan zdefiniował, czym w oczach Bożych jest świat, ten upadły duchowy system, który zarządzany jest przez moc ciemności. I Biblia mówi, ludzie idą szeroką drogą, nie zastanawiając się nad tym. Czytamy tak, drugi rozdział pierwszego listu Jana, od 15 do 17 wiersza. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, posłuchajcie, wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. Czyli należy do tego upadłego duchowego systemu, którym rządzi diabeł. I on tak ludzi programuje, tym napełnia, żeby z tego byli zadowoleni. I świat przemija. I świat przemija, moi drodzy, wraz z pożądliwością swoją. Ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Ci, którzy zwracają się z powrotem do świata, albo ci, którzy tak umiłowali ten świat, że odrzucają Boga, odrzucają Chrystusa, chcę wam powiedzieć, świat przemija i jego pożądliwość, ale na wieki trwają ci, którzy umiłowali Słowo Pana i Jego wolę. Będą trwać na wieki, a tamci będą zawstydzeni. W drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, w wierszu 4 jest napisane, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Moi drodzy, to co dzieje się wokół nas, my to dokładnie widzimy. Wczoraj reklama. Reklama tuszu do rzęs. Reklama tuszu do rzęs. Nie obejdzie się bez tego. One są tak wyprofilowane, stają się, czy one są seksy, czy jakoś tak. Wiecie, wszędzie to jest. Gdziekolwiek się nie obejrzysz. To już jak taki prawie, że przerywnik wszedł. Wszystko tak musi być. I ludzie idą za tym, nie zastanawiając się, że to jest walka o nasz sposób myślenia, o nasz sposób wartości. A więc świat to są trzy rzeczy. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Tak mówi nam Słowo Boże. Zobaczcie, jak pięknie mówi Paweł w liście do Tytusa 2:12. Piękny tekst. Wspaniały tekst. List do Tytusa. Drugi rozdział. Od 11 i 12 wiersz. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Łaska Pana, łaska Boża, która objawiła się nad Twoim i nad moim życiem, poucza nas, uczy nas, abyśmy się wyrzekli bezbożności, światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Powiedziałem, diabeł uruchomił niesamowity potencjał, film, telewizję, reklamy, cokolwiek, aby brudzić, zanieczyszczać umysły ludzi i budować inny system wartości. Jan mówi, pycha życia, pożądliwość oczu i pożądliwość ciała. Czym jest pycha życia? Wiecie, kiedy to przygotowywałem wiele, już nie wiem, chyba 2 lata temu, zapisałem sobie tak, duch niezależności. Człowiek pyszny ma ducha niezależności. Humanizmu. Człowiek staje się w centrum wszystkiego. To jest egoizm, samowystarczalność, samorealizacja.
gdzie człowiek staje się miarą wszystkiego dla samego siebie. Popatrzcie, co dzisiaj ludzie mówią. Nie ma prawdy absolutnej. Dla ciebie to jest prawdą, dla mnie to jest prawdą, dla tamtego to jest prawdą. Dobre jest to, co dla ciebie jest dobre. To jest właśnie sposób myślenia tego świata, bo Biblia mówi, że każdy z nas, każdy człowiek, czy wierzy, czy nie, będzie przyrównany do jednej miary, jednego pionu, do prawdy, którą jest Wszechmogący Bóg. To jest prawda absolutna. Niezmienna, niezależna od trendów, od mody, od kultury, od miejsca zamieszkania. Wszyscy będziemy osądzeni według jednej miary, według Słowa Bożego. Bo Bóg się nie zmienia. Ludzie się zmieniają, zwyczaje się zmieniają. Wiecie, inaczej się chodziło 5 lat temu, 2 lata temu? Kiedyś mężczyźni chodzili w szarawarach, w rajtuzach. Tak, dzisiaj inaczej się chodzi. To wszystko się zmienia. Ludzie mają różne rzeczy, które uważają za dobre i złe. Tak naprawdę coś jest dobre wtedy, kiedy jest zgodne z Bożym Słowem. Złe jest, kiedy jest niezgodne z Bożym Słowem. I od tego nie ma odwołania, moi drodzy. Bo w tym momencie, pamiętacie, co mówi Księga Objawienia ostatnia? Ktokolwiek by dodał do tej księgi coś, będzie mu dodane plak. Ktokolwiek by odjął, będzie mu odjęte z tego działu, który ma w Jezusie Chrystusie. Jest prawda. Świat i Bóg tego świata tłumaczy i mówi ludziom i powtarzają jeden za drugim, nie ma czegoś takiego jak absolutna prawda. Bo człowiek staje się miarą wszystkiego. A Biblia mówi nie. Jest absolutna prawda. I tą prawdą jest Bóg. A Jezus powiedział, ja jestem droga, prawda i życie. Jest prawda. Jeżeli by nie było prawdy, to w ogóle co my tutaj robimy? To idźmy i żyjmy sobie. Bezmyślnie, tak jak zwierzęta, żyjemy, umieramy i koniec. Nie, ale my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. I każdy z nas wie tam wewnątrz siebie i ma pragnienia, aby dowiedzieć się, kto jest prawdą i jak mam żyć, dokąd zmierzam, o co chodzi w tym życiu. A więc człowiek niezależny, budujący na sobie. Druga rzecz, pożądliwość oczu. Wypisałem tutaj takie 3 rzeczy. Materializm, władza i wpływy. Pożądliwość oczu. Materializm, władza i wpływy. I dzisiaj ludzie walczą o te rzeczy. Są gotowi zabić. Dla małych rzeczy. Pamiętacie tego człowieka, któremu obrodziło pole? I mówi, moje stodoły są przepełnione. A tu mam jeszcze tyle rzeczy. Zburzę je. Wybuduję większe. I powiem do duszy. Odpoczywaj. Żyj. Ciesz się. A Bóg mówi, głupcze tej nocy zażądają twojej duszy. I gdzie? Czyje to będzie to, co nagromadziłeś? Dlaczego nie oddałeś Bogu chwały? Dlaczego nie zapytałeś, co z tym zrobić i komu mogę pomóc? Materializm, władza i wpływy. W Ewangelii Mateusza 13 rozdziale, wierszu 22 jest historia, jest przypowieść o czworakiej roli. Pamiętacie? Tam jest też wezwanie do nas, chrześcijan. Ziarno, które padło między ciernie. I tam jest ułuda bogactw. Umiłowanie świata. Ułuda bogactw. Zaduszają słowo, także nie wydają owocu. A więc Pan mówi do Kościoła, także do nas. Uważajcie, aby ułuda rzeczy materialnych, aby różnego rodzaju pragnienia, ambicje, podporządkujcie je i czuwajcie, aby one was nie odwiodły, nie zadusiły Słowa Bożego dla waszego życia, dla waszego ducha. W 2 Tymoteusza 4,10 Paweł ze smutkiem mówi, Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny. To był współpracownik apostoła Pawła. To był ktoś, kto był w służbie apostolskiej. Umiłował świat doczesny. Dzisiaj wielu ludzi, a może też i Boże dzieci, mówią, dorobić się, zrobić. Ja nie mam nic przeciwko temu, żebyśmy dobrze zarobili. Żebyśmy dobrze mieli materialnie.
Ale jeżeli to powoduje, że przestajesz mieć społeczność z Bogiem, z Jego Słowem, że przestajesz być posłuszny temu, co On mówi w swoim świętym Słowie, to jesteś na dobrej drodze, aby iść w kierunku świata i odpaść od Boga. A Bóg mówi, nie miłujcie tego świata ani rzeczy, które są na tym świecie. I pożądliwość ciała. Tutaj moglibyśmy powiedzieć o niemoralności, nieczystości seksualnej, o perwersjach, o zboczeniach. Czy nie jest dla nas zdumiewające, jak potężne wpływy dzisiaj mają homoseksualiści? Dzisiaj się to nazywa kochający inaczej, tak? Bo nie wolno urazić. I wiecie, że za to już chyba w Szwecji został pastor skazany, że nazwał to grzechem. Ale Biblia wyraźnie mówi, że inaczej kochający nie odziedziczą Królestwa Bożego. Że ci, którzy żyją wbrew naturze, mężczyzna z mężczyzną, kobieta z kobietą, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Bo jest prawda. Jest absolutna prawda. Jest Boże prawo. I wiecie, kto stoi na straży tego prawa? Sam Wszechmogący Bóg. I muszę wam powiedzieć, ludzie chcą zmienić te Boże prawa i robią wszystko. I Biblia mówi, że narody będą bluźnić coraz głośniej przeciwko niebu i Bogu. Ale ostatnie słowo należy do Boga. Bo wiecie, On ma moc. On nie tylko jest Bogiem sobie na tronie. On ma moc. I wszyscy ludzie będą musieli stanąć przed Nim, przed Jego tronem. On będzie sędzią. My się śmiejemy z władzy. I możemy ignorować każdą władzę, która nie ma mocy wykonawczej. To wtedy chuligani mogą robić, co chcą. Nie boją się takiej władzy. Ale Bóg na końcu. Wiecie, to jest dziwne. To jest naprawdę dziwne. Ludzie w ten sposób lekceważą Boga i myślą, no popatrzcie, gdzie jest wasz Bóg? Dzisiaj ludzie robią, co chcą. Żyją, jak chcą. Zabijają, ile chcą. Mordują się. Dzieci są już w wojsku w wieku 10 lat, są seryjnymi mordercami w Afryce. Są straszne rzeczy się dzieją. Dziwimy się, czemu? Jakby bezkarność jest. Dopóki władca tego świata rządzi i ludzie zamiast myśleć, dlaczego? Kto nami w ten sposób kieruje, że tak żyjemy i tak się zachowujemy? Zamiast odwrócić się i zwrócić się do Boga i prosić Go o pomoc, idą za tym. Ale ten, który jest Twórcą, On jest Bogiem, który ma moc. I na Jego słowo wszyscy. Pamiętacie z objawienia na 20 rozdział? I na głos Boży będzie postawiony tron i powstaną umarli z mórz, z ziemi, z gdziekolwiek ich prochy zostały zrzucone, rozrzucone i staną przed tronem Boga, bo On ma moc i On osądzi każdego człowieka. I wtedy zatriumfuje sprawiedliwość. I ci, którzy krzyczą na ziemi, wołają, gdzie jest sprawiedliwość i prawo, będą usatysfakcjonowani, bo Bóg jest Bogiem. On jest Bogiem, który dokona sądu i dokona sprawiedliwości na obliczu całej ziemi. Tak więc, popatrzmy tylko na jeden wiersz, na kilka wierszy z listu do Rzymian, kiedy mówimy o tej pożądliwości ciała, niemoralności, nieczystości, cudzołóstwie i wielu, wielu innych rzeczach. Rzymian, pierwszy rozdział. Ja może przeczytam w całym kontekście, od 18 wiersza. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi.
i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Twórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą. Zapałali jedni ku drugim żądzą. Mężczyźni z mężczyznami, popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zamysłów, aby czynili to, co nie przystoi. Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości. Potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni, nierozumni, niestali, bez serca, bez litości. Oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci. Nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. Moi drodzy, kiedy czytałem kiedyś ten tekst, zauważyłem jedną rzecz. Będzie coś takiego jak sąd ostateczny. I jest coś takiego, że Bóg czasami bardzo szybko sądzi człowieka tutaj na ziemi z powodu jego odstępstwa i grzechu. Ale czasami sąd Boży wyraża się przez to, że Bóg pozwala ci iść twoją drogą. Pozwala ci iść według uporu twojego serca. Pozwala ci iść według twojego zamysłu. Bóg mówił do ciebie, Bóg cię ostrzegał, Bóg cię wzywał, ale kiedy odwróciłeś ucho, aby go słuchać, Bóg mówi, proszę bardzo, idź swoją drogą. I tu jest właśnie o tym mowa. Bóg pozwolił ludziom, którzy zamiast oddać chwałę Bogu, zamiast Go uznać, nie uznali Go i nie uwielbili Go, Bóg mówi, możecie iść swoją drogą. To też jest sąd Boży. I zaczęli brnąć coraz bardziej w swoim grzechu. Wiecie, tak dużo się mówi dzisiaj i o tych prawach. Są coraz większe wpływy homoseksualistów na świecie. W Anglii są tak potężne wpływy, że kiedy Kościół organizował ewangelizację, to grożono do pastora, tego, który to robił, grożono mu kilkakrotnie śmiercią, bo coś tam nawiązywał do tego rodzaju grzechu, do tego rodzaju rzeczy. Ale zapytajcie ich, czy oni są szczęśliwi. W filmach to ładnie wygląda. I diabeł i system tego świata otępia nasze umysły i ludzi w tym świecie. To jest normalne, pozwólmy, niech tak się dzieje. Oczywiście, że jako Kościół chrześcijanie my nie walczymy z mieczem. Kościół nigdy nie walczył, prawdziwy Kościół nigdy nie walczył mieczem. Tak jak Jezus. Amen? Nigdy nie wolno nawracać siłą ani mieczem. Jezus nigdy tak nie robił. Wiecie, jaką mocą i siłą nawraca, sprawia to, że się nawracamy do Boga Bóg? Bóg to czyni tylko przez miłość. To miłość łamie nas. To miłość Boża sprawia, że brzydzimy się tym, co robiliśmy. Brzydzimy się sobą. Brzydzimy się, mówimy, jak mogłem żyć w taki sposób, lekceważąc Boga, który tak bardzo mnie ukochał i który mnie kocha. Nie wierzcie, że Kościół prawdziwy to Kościół wojujący mieczem i ogniem, palący i niszczący. Tak nigdy tego nie wolno było robić. Nigdy. Jezus mówi, posyłam was jak owce między wilki. Ciekawe. Posyłam was jak owce między wilki. Nie posyłam was z mieczami, z miotaczami ognia, aby się nawracali niewiernych. Nie. Jak owce między wilki. Wiecie, gdzie jest siła owiec? Rozmawiałem niedawno z pastorem z Nowego Targu. Mówi, pasłem owce. Mówi, wiesz, owce mają słaby wzrok. Jak nie słyszą głosu pasterza, to się gubią. Jak nie idą tuż za nim, to się gubią. Jak taka owca odejdzie, to ona kompletnie traci orientację i nie wie, gdzie jest. Dlatego jest napisane, owce moje głosu, mojego słuchają. Kiedy pasterz woła, one znają głos pasterza i to im pomaga i biegną w tym kierunku. Mówi, owce są takie głupie, mówi. Takie nierozgarnięte. Nie mają takiego, nie są takie, wiecie, chytre, takie fajne, proste zwierzęta. Bardzo uzależnione od pasterza. Ale też bardzo uzależnione od siebie nawzajem.
wiesz, co jest ich bezpieczeństwem i to, co one robią, one się zbijają razem i są tak blisko, że jak włożysz rękę, to aż tam bucha gorąc od tego. Ale wtedy one są silne, czują się bezpieczne. A wilk, który próbuje ich zaatakować, nie może ich wyrwać, bo one są zbite, ściśnięte, są w tym momencie bezpieczne. I wilk może krążyć i straszyć. I jak któraś owca nie wytrzyma i gdzieś poleci, wystraszy się, no to wtedy już mają tą owcę. Ale dopóki są razem, ściśnięte, są bezpieczne. Tak więc możesz iść swoją drogą. Wiecie, jeżeli Bóg nas nie karci, jeżeli już ojciec, matka nie karcą swojego dziecka, mówią, żyj sobie jak chcesz, to jest tragedia dla tego dziecka. Bo to znaczy, że przestali go kochać. A wiecie, kiedy Bóg nas karci, kiedy Bóg nas dotyka, kiedy Bóg do nas przemawia czasami surowo, wiecie dlaczego? Bo nas kocha. Dlatego i dopóki to robi, to możemy powiedzieć, Boże, dzięki Ci, że Tobie na mnie zależy, że mnie kochasz. Że wzywasz mnie, że mnie otaczasz, że stawiasz mury wokół mnie, abym nie wpadł w przepaść, jak ta owca, która idzie i nie wie, gdzie jest. Przestała słyszeć, bo już oddaliła się od swojego pasterza. Tak więc nie chciałbym żyć w takim Bożym dopuście. Bóg mówi, skoro chcesz, żyj sobie tak. I tu jest napisane, oni brną w tym. I zapytajcie któregokolwiek z nich, czy jest szczęśliwy w tej tak zwanej miłości. O tym nikt nie pisze i nie mówi. Ile jest samobójstw? Śmierć wczesna? Ile jest pustki we wnętrzu i nieszczęścia? Ale tego już nam nie powiedzą. Bo Bóg tego świata chce coś innego wytworzyć w ludziach i pokazać ludziom. Tak więc, moi drodzy, jesteśmy wezwani, aby nie miłować świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. I kiedy patrzyłem do Bożego Słowa, kiedy patrzymy do listu do Efezjan, do 4 rozdziału, tam jest mowa o tym, co mamy zewlec, co mamy przyoblec. Bracia i siostry, wszystko ma być, ma się zmienić i to ma być widoczne w naszym życiu. Abyśmy nie byli, nie naśladowali, nie byli podobni do ludzi w tym świecie. Nasz sposób bycia, nasza postawa i zachowanie. List do Efezjan, 4 rozdział, od 25 wiersza do 6 rozdziału, 9 wiersza. Tam jest tak wiele powiedziane, co powinniśmy zewlec zostawić, a co powinniśmy się przyoblec. Ja tylko przypomnę. Tam jest powiedziane, abyśmy porzucili gniew, brak przebaczenia, abyśmy nie mieli rozgoryczonego ducha, abyśmy się pozbyli zawziętości, krzyku, lenistwa, nieczystości, rozpusty. Też abyśmy dbali o swój ubiór. Biblia mówi, że chrześcijanie mają być ubrani w ubiór przyzwoity, czysty, schludny. I złą rzeczą jest, kiedy chrześcijanie próbują ubierać się wyzywająco, prowokująco. Ale chrześcijanie powinni inaczej się ubierać. Powinni dbać o siebie. Uważam, że chrześcijanie powinni naprawdę wyglądać atrakcyjnie. Dobrze, ładnie, czysto, prawda? To Pismo mówi wyraźnie. My mamy dbać o swoje ciała, dbać o swój ubiór, ale w tym też musimy być ostrożni. Powiem wam coś. Słyszałem, jak w jednym zborze ktoś powiedział, że na balkonie musieli szybę zamalować. Bo siostry tam siadały w bardzo krótkich spódniczkach, w tym pierwszym rzędzie. Musimy brać to pod uwagę. Jesteśmy inni. Nie należymy do tego świata. Nie to powinno nas napędzać i sprawiać, o, ja chcę... Bądź atrakcyjny, atrakcyjna. Wyglądaj ładnie. Że tak powiem, naperfumuj się elegancko. Ale nie w tym wszystkim jest też skromność. Nie ma czegoś, co by prowokowało, co by powodowało, no,
innych do rzeczy nieczystych. W każdym wydaniu, w każdym przypadku i mężczyźni, i kobiety tak to powinno wyglądać. Postawa. Dalej tam w liście do Efezjan jest mowa o naszym języku. Słuchajcie, język musi się zmienić. Kiedy nawróciłeś się do Jezusa. Wiecie, czasami gdzieś tam, jeżeli... Wiecie, każdy z nas wie, jakie słowo jest przekleństwem w Polsce, a jakie nie. Nie wierzę, że nie wiemy. I kiedy jesteś dzieckiem Bożym, patrz i słuchaj to, co mówisz. Kontroluj i nie pozwól sobie, żeby używać słów, które są ewidentnie przekleństwami. Bo nie należymy już do tego świata. I porzucamy wszystkie rzeczy, które są związane z tym światem, który nie dba o to. I pamiętacie, jak Jakub pisze, z jednych ust wychodzi błogosławieństwo i z jednych ust wychodzi przekleństwo. A Bóg mówi, ale tak nie powinno być, moi drodzy. Tam mówi o przeklinaniu i błogosławieniu ludzi. Mówi, błogosławicie Boga i tym samym językiem przeklinacie ludzi. Ja wierzę, że nikt z nas tego nie robi, ale zważajmy też, czy nasze słowa są czyste. I myślenie. Myślenie. Oczywiście ten język, mowa to też jest kwestia, wiecie, wszelkich obmówi, splotek i tak dalej. Myślenie. Jest świecki sposób myślenia, rozumowania, powiedziałem nawet religijny, ale nie Boży. Ale czytaliśmy z listu do Rzymian 12, przemieńcie się przez odnowienie umysłu. Abyśmy myśleli po Bożemu, we właściwy sposób. I tego trzeba się uczyć. Będę myślał po Bożemu, kiedy będę napełniał swoje serce i swój umysł prawdami Bożego Słowa. A wystarczy, że stracę kontakt z Bożym Słowem. Troszeczkę stracę kontakt. Słuchajcie, kiedy tylko słucham radia, innych rzeczy, czytam prasę, nawet nie musi to być coś wulgarnego. To nie o to już chodzi. Ale zacznę myśleć zupełnie inaczej. W innym systemie. Systemie ludzi i wartościowania, jakie panuje w tym świecie. I na to musimy zwracać uwagę. Stąd Pismo Święte mówi, ustawicznie przemieniajcie się, odnawiajcie się w waszym umyśle. Abyśmy myśleli po Bożemu w sposób właściwy. Na świecie są. Ale nie są ze świata. Należymy do Jezusa Chrystusa. A On jest z nami aż do skończenia świata, tak? I On powiedział, że będzie z nami aż do skończenia świata. Udzielił nam swojego Ducha Świętego, dał nam swój oręż, abyśmy podbijali wszelką myśl pod posłuszeństwo Chrystusa i myśleli po Bożemu, we właściwy sposób. Bóg doskonale wie, że z tym będziemy walczyć. Dlatego jest napisane, przemieniajcie się, odnawiajcie się, podbijajcie wszelką myśl. To znaczy, że Pan doskonale wie, jak wielką walkę my na tej ziemi toczymy, ale On jest z nami. On jest z nami. Jego zbroja jest z nami, jest nam dana. A Jego święta krew nas oczyszcza. Abyśmy prali, wybielili szaty swoje we krwi baranka. I kiedy On przyjdzie, byli gotowi. I to będzie wielki triumf. To będzie coś kapitalnego. Kiedy doczekamy do tego momentu, jeżeli Bóg da nam dożyć, kiedy Jezus przyjdzie i On sam osobiście, bo to już nikt z nas nie będzie mógł drugiego podnieść do nieba, podrzucić, to On osobiście wezwie tych, których zna nasze serca, wie, w którym miejscu jesteśmy i powie, wejdź, sługo, dobry i wierny, wejdź, moja służebnico, wejdź Ty, który umiłowałeś mnie i zbudowałeś zażyłość, przyjaźń, relacje ze mną. A nie z tym światem. Jesteś gotowy i zabieram Cię. I życzę tego sobie i nam wszystkim. I wierzę, że ten Kościół, który Jezus tutaj zaczął budować, będzie się pomnażał aż do sławnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Powstańmy, aby się modlić.